Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego. W ramach naboru wniosków i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości młodzieżowym drużynom pożarniczym w ramach priorytetu NZ2.1. Beneficjentami środków są jednostki ochotniczych straży pożarnych i gminy z terenu województwa śląskiego. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie funduszu w Katowicach w terminie do 11 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Strażacy bronią nas przed niebezpieczeństwami, nasz dobytek, nasze życie, ale także dbają o środowisko i chronią przed katastrofami, zabezpieczają i dlatego my jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska możemy wspierać ich. Dzisiaj z okazji święta udało nam się to zorganizować, aby w tym dniu święta strażaków ogłosić nowy program dofinansowania dla ochotniczych straży pożarnych. Po wsparciu na samochody, które od wielu lat realizujemy, po wsparciu na sprzęt bojowy dla strażaków, zarówno strażaków zawodowych, jak i ochotników. Po uruchomieniu w ubiegłym roku po raz pierwszy programu dofinansowania na termomodernizację remiz ochotniczych straży pożarnych, w tym roku przyszła pora na młodzieżowe drużyny pożarnicze. Wiemy, jak ważną rolę wśród ochotniczych straży pożarnych stanowią młodzieżowe drużyny pożarnicze, bo to ta młodzież, te dzieci stanowią przyszłe kadry i ochotników, ale pewnie wiele z tych dzieci trafi także do Państwowej Straży Pożarnej. Stąd wiemy i doceniamy to, jak ważne jest także już na tym etapie młodzieżowej drużyny pożarniczej dobre wyposażenie, wyszkolenie. Stąd po raz pierwszy w tym roku uruchamiamy program dofinansowania dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzięki temu będziemy mogli wesprzeć te drużyny w zakupie potrzebnego sprzętu, sprzętu ćwiczebnego, ale także umundurowania, aby od małego mogły się uczyć, ćwiczyć i uczyć się tym, czym jest zaangażowanie i praca w Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym roku w formie takiego pilotażu chcemy sprawdzić, jak duże będzie zainteresowanie, choć już wiemy, że to zainteresowanie jest bardzo duże. Przeznaczamy na ten cel 200 tysięcy złotych i te jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej, które posiadają u siebie taką młodzieżową drużynę pożarniczą, będą mogły starać się o uzyskanie dofinansowania do 15 tysięcy złotych i nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych takiego przedsięwzięcia. Liczymy, że to zadanie, ten projekt i program, który dziś uruchamiamy, będziemy kontynuować w kolejnych latach i że dzięki temu przyczynimy się jeszcze bardziej do rozwoju tej formacji. O ważnej roli szkolenia młodych strażaków opowiedział również śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Leszczewski. Przede wszystkim młodzieżowe drużyny pożarnicze pełnią taką rolę odnawialną, taką, że młodzież, która wstępuje do tych drużyn, zaczyna uczyć się pożarnictwa od swoich starszych kolegów druhen i nasączają się tym niesieniem pomocy, żeby w przyszłości stać się profesjonalnymi strażakami, ratownikami, którzy będą nieść pomoc. Obrazując to praktycznie, są to najczęściej dzieci strażaków, którzy zaczynają już od maleńkości, powiedzmy, są przynoszone na ręcach, a później już zaczynają raczkować, chodzić, zaczynają się bawić w strażacką profesję. Zaczynają nawet od 5 lat, 4 lat i spotykają się na takich nieformalnych spotkaniach przez zabawę. Później uczestniczą już w ćwiczeniach dość profesjonalnych. Spędzają też czas na obozach, które odbywają się w czasie wakacji, gdzie doskonalą swoją sztukę, niosąc pomoc, potrafiąc przeprowadzić reanimację i inne zadania, które dotyczą ratowników. Właśnie w tym celu skonstruowaliśmy tę akcję, żeby dać im sprzęt, bo taki tor profesjonalny, tor pożarniczy, na którym oni ćwiczą, później mogą rywalizować w zdrowej rywalizacji na pułapie
powiatowym, wojewódzkim, krajowym, więc do tego potrzebny jest specjalistyczny tor, który jest skonstruowany z kilku elementów i żeby pomóc w uzyskaniu takiego toru, jest to dofinansowanie. Plus do tego oczywiście dresy, inny sprzęt sportowy, który jest potrzebny do wykonywania tego zadania. Może przytoczę tu przykłady, że w 2019 roku w czasie takich obozów, wakacje uczestniczyło blisko 2000 dzieci z terenu województwa, więc to jest taka skala. W ubiegłym roku niestety przez pandemię te obozy się nie odbyły, natomiast jest to kilkadziesiąt takich grup. My namawiamy i też przez to właśnie działania będziemy chcieli, żeby w każdej jednostce pojawiła się taka inicjatywa. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczył również w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Wodzisławiu Śląskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat wspiera działalność zarówno państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych. To milionowe wsparcie, które co roku trafia do strażaków na zakup samochodów, na zakup sprzętu, ale także od ubiegłego roku uruchomiliśmy nowy program dofinansowania na termomodernizację remiz ochotniczych straży pożarnych, aby te warunki, w których strażacy są, były także odpowiednie i aby były efektywne energetycznie te budynki. O krokach podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną opowiedział nadbrygadier Krzysztof Hejduk, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Sukcesywnie będziemy unowocześniać i doposażać jednostki OSP. Natomiast Państwowej Straży Pożarnej nie zapominamy i też od tego roku po raz pierwszy będzie pewna partia zakupu nowych samochodów. Myślę, że około 150 dla Państwowej Straży Pożarnej. Ponieważ ostatnimi laty tylko korzystając w zasadzie z funduszy unijnych albo lokalnie, gdzie były pewne montaże finansowe, były zakupywane samochody, od tego roku następuje wymiana czy doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w nowe samochody. I około 150 w tym roku chcemy ich też kupić, co pozwoli nam nasze używane 8-10-letnie samochody przekazywać druhom ochotnikom. I tak będziemy robić. Na uroczystościach obecny był również wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. To dla mnie jak zawsze ogromny honor i zaszczyt móc w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyć odznaczenia za odwagę, za męstwo, za walkę, za wytrwałość, za to, co jest podstawowym przymiotem służby Państwowej Straży Pożarnej. Niech mi będzie wolno jeszcze przy tej okazji, w wyjątkowym czasie również dla województwa śląskiego, kiedy jesteśmy w trakcie świętowania i celebrowania setnej rocznicy III Powstania Śląskiego, gdzie obywatele ziemi śląskiej walczyli o to, aby można było żyć i marzyć na terenie obecnej Rzeczypospolitej. Dodatkowo rok 2020 i pierwsza część 2021 roku przyniosła również światu i Polsce bardzo ogromną zmianę. Zmianę w postrzeganiu tego, co jest dla nas najważniejsze i najistotniejsze.
O tym, jak ważny dla każdego strażaka jest sztandar, opowiedział komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, młodszy brygadier, magister inżynier Marek Misiura. To doniosłe i historyczne święto. Dzieje naszej państwowości wskazują, że sztandar zawsze był znakiem honorowym, symbolizującym wierność i zaszczyt służby narodowi i jego obywatelom. Dla strażaków sztandar, czyli dawna chorągiew, to symbol męstwa, odwagi, ale przede wszystkim symbol poświęcenia. Tradycje strażackie wiążą się z gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia. W okresach szczególnie trudnych w historii ojczyzny brać strażacka zawsze stawała w jej obronie, dając przykład głębokiego patriotyzmu. Stąd na awersie sztandaru widnieje orzeł umieszczony pośrodku czteroramiennego krzyża i napis Bóg, honor, ojczyzna. Na uroczystości głos zabrał również poseł na Sejm Adam Gawęda. Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru niniejszym uroczystym aktem przekazuje sztandar dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji oraz zobowiązania do godnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny i narodu. Sztandar stanowi dowód wdzięczności społeczeństwa powiatu wodzisławskiego za wysiłek wkładany na rzecz bezpieczeństwa pożarowego. Wodzisław Śląski, 21 maja 2021 roku. O ważnej roli działania zarówno ochotniczych, jak i państwowych straży pożarnych opowiedział starosta wodzisławski Leszek Bizoń. Dzisiaj przekazanie sztandaru dla Komendy Powiatowej naszej Państwowej Straży Pożarnej tu w Wodzisławiu. No, taki mały ewenement. Wszystkie ochotnicze straże całego powiatu mają swoje sztandary. Komenda Powiatowa do dnia dzisiejszego nie miała takiego sztandaru. Wobec tego no, my mam nadzieję, że teraz pod nowym sztandarem, pod tymi hasłami Bóg, honor, ojczyzna, które na tym sztandarze się mieszczą. No, będzie to taki kolejny element integracji całego tego środowiska pożarniczego na terenie naszego powiatu. W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję się przekonać, jak to funkcjonuje i jak bardzo potrzebni i zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu są strażacy, czy cała formacja straży, łącznie mówię tu o straży zawodowej, jak i ochotnikach z naszego powiatu. No, w ubiegłym tygodniu naprawdę wykazali się wielką sprawnością i kolejny raz, i będę to cały czas powtarzał, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim strażakom z naszego powiatu, chociaż w tych działaniach uczestniczyły nie tylko służby z naszego powiatu, ale i jednostki spoza powiatu. Do programu Czyste Powietrze dołączają nowe gminy. Czwartek 27 maja prezydent Bytomia Mariusz Wołosz oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek podpisali porozumienie dotyczące utworzenia w Bytomiu punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
Gmina Bytom podejmuje bardzo wiele działań w kwestii ochrony środowiska. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się program ograniczania niskiej emisji, w którym mieszkańcy otrzymują dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i montażu fotowoltaiki. Teraz w Bytomiu powstanie punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, gdzie mieszkańcy otrzymają informacje o zasadach oraz pomocy przy złożeniu wniosku, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Czyste powietrze skierowane jest do osób fizycznych, będących właścicielami czy współwłaścicielami domów jednorodzinnych i wydzielonych lokali mieszkalnych. Program obejmuje dwie grupy beneficjentów, uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych, oraz uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, osoby, których przeciętny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1400 zł, w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł, w gospodarstwie jednoosobowym. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska informuje również, że do 15 czerwca 2021 roku jest czas na zgłoszenie nowych gmin do programu Czyste Powietrze, a do 15 lipca bieżącego roku wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksu przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów. Na samorządy od lutego tego roku, czyli od momentu ogłoszenia nowych zachęt, czeka w sumie ponad 100 milionów złotych na uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych, podwyższoną refundację kosztów na złożone wnioski i premie dla najbardziej aktywnych. Aby otrzymać nowe finansowe bonusy, samorządy zostały zobowiązane do podpisania stosownego porozumienia o współpracy do końca maja bieżącego roku lub porozumienia, ale na starych zasadach. Dotychczas podpisano 1589 porozumień, w tym 372 na nowych zasadach. Dlatego na prośbę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnych, które odpowiadają za podpisanie i realizację dokumentów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wydłużył ten termin do połowy lipca bieżącego roku, co umożliwi jeszcze większej liczbie jednostek samorządu terytorialnego na spełnienie tego wymogu. Ponadto znalazły się też gminy, które mimo zamknięcia zgłoszeń do programu Czyste Powietrze chciałyby go wdrażać, korzystając z przewidzianych zachęt, więc po raz kolejny umożliwiono im przystąpienie do programu, tym razem w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca bieżącego roku. Nadal obowiązuje pisemna forma zgłoszenia do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej pory w programie Czyste Powietrze złożono ponad 254 tysiące wniosków o dofinansowanie na blisko 4,5 miliarda złotych. Jeszcze tylko do 10 czerwca bieżącego roku będzie można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach drugiego kończącego się już naboru w programie Moja Woda. Po złożeniu wniosku poprzez portal beneficjenta, wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z portalu beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej. Wnioski w wersji papierowej fundusz będzie przyjmować do 12 lipca 2021 roku. Do dofinansowania w programie Moja Woda kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może być również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.